Rafał Dąbrowiecki, jestem licencjonowanym przewodnikiem warszawskim, prowadzę taką stronę Butem po Wawie. No i w ramach tego pomysłu spacerujemy po mieście, chodzimy po różnych zakamarkach warszawskich, ale osobiście najbardziej lubię Pragę, bo prawy brzeg jest niezwykle egzotyczny, ciekawy, fascynujący. Najfajniejsze historie dotyczą prawego brzegu właśnie, moim zdaniem, skromnie. Dlaczego Praga? Dlatego chyba, tak mi się wydaje, jeśli chodzi o mnie, ja jestem lewobrzeżny, ja się urodziłem na lewym brzegu, ja się wychowywałem na Mokotowie, troszkę tam po Warszawie krążyłem, prawym brzegiem zacząłem się interesować nieco później i on był dla mnie zawsze egzotyczny. Myślę, że często ci lewobrzeżni warszawiacy na to zwracają przede wszystkim uwagę, więc ta egzotyka i te legendy mówiące o tym, że czarna, niebezpieczna Praga, że warszawski Brooklyn, że gdzieś tam w każdym zakamarku czuwa jakiś złoczyńca, który chce nas dopaść i od tego się zaczęło, żeby zobaczyć tego złoczyńcę. Potem się okazało, że wcale tych złoczyńców tak dużo tam nie ma, za to są niesamowicie ciekawe historie pofabryczne, niesamowicie ciekawe historie dotyczące mieszkańców Pragi i taki klimat, bardzo bym powiedział, warszawski. Tu często ludzie mówią, że Praga ma dużo z takiej przedwojennej Warszawy i to jest prawda, no bo ta lewobrzeżna Warszawa była niesamowicie zniszczona w czasie wojny, natomiast tutaj te zniszczenia nie były tak duże, więc są całe zachowane fragmenty miasta, gdzie możemy się poczuć jak w przedwojennej Warszawie i to przyciąga, no bo warszawiacy mają sentyment do tej dawnej Warszawy. Na spacery przychodzą wszyscy. Miks jest niesamowity, przychodzą ludzie młodzi, przychodzą seniorzy. Generalnie przychodzą ludzie, którzy są po prostu zainteresowani Warszawą jako tako. Bardzo często na spacerach pojawiają się na przykład ludzie, którzy dopiero co przyjechali do Warszawy, na przykład na studia, Warszawy nie znają i oni sobie wychodzą z takiego założenia, fajnie pójść na taki spacer miejski z tej prostej przyczyny, że poznam topografię, będę wiedział, jak wygląda układ ulic w danego fragmentu miasta, może się dowiem czegoś ciekawego, może zobaczę jakąś knajpkę po drodze. Potem się okazuje, że oni wsiąkają niesamowicie, no bo te historie warszawskie są bardzo takie interesujące. No i efekt jest taki, że przychodzą potem na następne spacery, na kolejne. To zainteresowanie kwitnie. Mit dotyczący Pragi. Chyba ten mit mówiąc o tym, że to jest tak strasznie niebezpiecznie, prawda? Bo jak ludzie słyszą hasło szmulowizna, no to już gdzieś tam się pojawiają ciarki na plecach, już jest stres, już jest panika, już wszyscy myślą, że jak wejdziemy w pierwszą lepszą bramę, to tam od razu skończymy z nożem w plecach, a przecież nie jest tak źle. Nie zawsze. Widać zmiany, za moimi plecami nawet widać zmiany, bo bardzo Praga się rozwija, zwłaszcza teraz, kiedy metro pojawiło się na Pradze. Mam takie wrażenie, i tak jest rzeczywiście, że ceny nieruchomości poszły w górę, rzeczywiście dużo jest tutaj zmian, dużo nowych inwestycji, pojawiają się nowe budynki mieszkaniowe, czy to tutaj niedaleko na Białostockiej, czy na Brzeskiej, na tej starej Pradze praktycznie w każdy zakamarek jest zabudowywany. I to jest takie ciekawe, bo teraz na przykład jest nowa inwestycja na Brzeskiej, tutaj już niedaleko Kijowskiej. Jest zastanawiające, jak to będzie wyglądało, no bo Brzeska ma swój taki sznyt charakterystyczny. Jak idziemy Brzeską, to rzeczywiście są te odrapane stare kamienice i teraz nagle ci starzy mieszkańcy Brzeskiej połączą się z tymi nowymi, którzy tam zamieszkają w tych wysokich jakichś apartamentowcach. Może być bardzo ciekawie. No i trzeba też powiedzieć, że no, duże pieniądze mają spłynąć na Pragę, bo są przecież procesy już rozpoczęte rewitalizacji Pragi. Wiele budynków już w zasadzie zostało objęte tym programem i jedna sprawa to są te nowo powstające budynki plomby, które zmieniają już zupełnie wizerunek Pragi, a druga sprawa, remontuje się te stare budynki. To jest akurat bardzo pozytywne zjawisko, bo rzeczywiście sporo już kamienic, które jeszcze niedawno chyliły się ku upadkowi, zaczyna jakoś wyglądać. Jest taka inwestycja na Brzeskiej naprzeciwko Bazaru Różyckiego. Piękna, najpiękniejsza chyba kamienica na Brzeskiej, teraz wyremontowana i to jest gdzieś taka jaskółka tych zmian, która mam nadzieję się wkrótce na Pradze pojawią. Zmienia się Praga, chociaż są rzeczy niezmienne. Przed chwilą spacerowałem sobie ulicą Ząbkowską i zauważyłem, że idea sprzątania po swoim psie to jest tylko na Pradze postulat, jak się okazuje, bo jednak na każdym kroku możemy się zdziwić. Także no, pewne rzeczy są niezmienne. Ryzyko jest oczywiście ogromne, bo wiadomo, że deweloper, który zakupuje jakąś nieruchomość, on ma w zasadzie jeden cel, tym celem jest maksymalizacja zysku, więc robi tak, żeby najmniejszym kosztem coś w miejscu na przykład starej zabytkowej tkanki wybudować i to ryzyko jest i na Pradze takie sytuacje się niestety często zdarzają, że gdzieś ta zabudowa stara, zabytkowa ginie i pojawiają się miałkie, niezbyt fajne projekty. Natomiast mam wrażenie, że przez tych parę
lat też, i to chyba też taki, myślę, udział nas, przewodników, rośnie taka świadomość. To, że są organizowane takie spacery, to, że my pokazujemy to miasto i pokazujemy, że na przykład taka warszawska Praga ma masę fajnych, ciekawych, architektonicznych perełek i że warto dbać o to dziedzictwo i że warto czasem zainwestować, bo taka zabytkowa zabudowa może być potem wartością dodaną, to sprawia, że już nie tak łatwo jest, jak kiedyś wyburzyć zabytek, bo od razu mamy głos internautów, od razu mamy głos warszawiaków, którzy mówią, o nie, okej, poczekajcie, zastanówcie się, może da się to zrobić jakoś lepiej. Tak mi się wydaje. Jeśli chodzi o imprezowanie na Pradze, no to muszę powiedzieć tutaj z czystym sercem, że bardzo często zdarza mi się na Pradze imprezować. Jest taki projekt, którego jestem współautorem, on się nazywa Ogórkiem po Pradze i Ogórkiem po Warszawie generalnie. Na Pradze też bardzo często się pojawiamy. Mamy tu taką jedną knajpę, do której wpadamy no praktycznie co tydzień, co sobotę. O 19 jedziemy szlakiem legendarnych knajp PRL-u, opowiadamy o tych minionych czasach. Także bardzo często na Pradze imprezuję i powiem szczerze, i ja osobiście uważam, że imprezowanie na Pradze jest wyjątkowe, bo raz, że te knajpy naprawdę są bardzo przyjemne, jest, mam wrażenie, nieco taniej niż na lewym brzegu, obsługa jest fenomenalna, bardzo fajni ludzie przychodzą do knajp, a poza tym, jak siedzimy sobie w takiej knajpie, no to najczęściej jeszcze za oknami mamy bardzo ciekawe widoki, bo te stare kamienice, niekiedy odrapane, one wyglądają bardzo egzotycznie i to też jakoś tak fajnie imprezowo nastraja. Są tutaj naprawdę lokale z tradycjami, które no, funkcjonują już ładnych parę lat. Fantastyczny lokal w Oparach Absurdu na przykład, który się mieści przy ulicy Ząbkowskiej i w zasadzie jest takim weteranem. Jak tylko się zrobiła moda na Pragę, gdzieś tam, kiedy rewitalizowana była ulica Ząbkowska, no to wyruszył ten lokal i do dzisiaj jest takim lokalem, gdzie, to jest zaskakujące, spacerujemy Ząbkowską, są różne nowe lokale, gdzie z reguły w ogóle nie ma ludzi, a w Oparach zawsze są tłumy i to, myślę, dużo mówi o tym, jak to jest w tej knajpie, ale jest cała masa innych fajnych lokali. Bardzo fajną rzeczą jest to, że lokal, i to bardzo lubię, że lokal ale na Pradze starają się gdzieś do historii nawiązywać. Na przykład na Brzeskiej możemy zjeść słynne pyzy, na Brzeskiej możemy zjeść flaki ze słoika podawane tak jak kiedyś na bazarze Różyckiego i to jest bardzo fajne. Także Praga, imprezy, jestem na tak.